Nie, no co to jest? Co to za Jinx? Jeszcze tatuażyk, nickname. Co to jest? Nie, ale od króla Sentino to ty się odwal, Co tatuażyk. ty gadasz w ogóle? Imagine, że my mamy tą samą rangę, jak ja mam 50 LP pikuję na UNE. Rozumiesz, jaki Nie, to nie, nie, jest nie. wstyd? To jest wstyd. I ty Co ty nawet w ogóle giema nie wbiłeś gadasz? pod koniec, rozumiesz? Ty jesteś Nie. jak Diho. Dobra, To. zakładam, że w tym splicie wbiję przynajmniej Challengera? Nie no, w sumie, Tak, dla Nashera. tak. Co ty na to? EUW mocy jakieś? Tak. No, znaczy może w A poza jakiś, tym, co nie wiem. Sentino, to klocek, dobra, jest. Nie. Dobra, witam, więc tak, witam w drugim odcineczku. Ogólnie nie podłączyłem w pierwszym, za co ja tam mam zerowy honor. No to witam w. Jak to nazwać? W porażce o nazwie League of Legends, ponieważ najprościej to ujmując, zostałem bana na 14 dni za to, że zostałem zbyt dużo razy zreportowany jak na EUNE. Rozumiesz to? Ja dostałem bana za to. On to w ogóle przyciągnął, przez co ku nie trafiłem. Dobra, it's fine, to jest. Nigdy nie chciałem tego liczyć, no to jest tragiczny licz. Ale ogólnie dostałem bana za to, że zbyt dużo razy mnie to zreportowali ludzie. I najlepsze jest to, że ja tam miałem 70 coś procent rate'a w Grandmasterze w pewnym momencie. No i w tamtym momencie jakoś dostałem bana na 14 dni, więc też taki banger. Grandmastera ja wbiłem tam, nie wiem, 600 coś LP wtedy było. I to było w 70 coś procent rate'a. Chyba 71. Skończyłem split z chyba 55 w masterze, chyba 600 coś tam LP. Nie będę kłamać, coś tego typu. Ale tak. Jeżeli chodzi o tę grę, wracając do niej, zaczęliśmy z Reda, no bo ponieważ Leaf nie może mnie podejmować na Raptorach, boję się go. Chcę zrespektować, no, że on jest po prostu silniejszy w early. No i nie chcę jakoś flipnąć, co nie? Więc po prostu zacznę sobie z Reda. Dwa, wiem, że w teorii powinniśmy skalować, ale to jest giga tragiczna gra na Belvet. Nie oszukujmy się, mamy enemy Lee Sin, Garena, Syndra i Lucianami. Gdzie Lucianami po prostu cię one-shotuje, Lee Sin cię wykopuje, jeżeli wciśniesz jakkolwiek E. A dodatkowo masz Garena, który cię po prostu one-shotuje za każdym razem, co nie? Więc jest to tragiczna gra dla mnie, tak samo jak i Syndra mnie one-shotuje do zera. Więc tak, będzie to jakoś trzeba zagrać. Pytanie tylko w jaki sposób. Bot nie jest puszowany przez enemy, a Lee Sin w teorii zaczął z topa, w sensie z bota, więc powinien być teraz w topie. No, okej. Ja, Lee Sin w topie, 12 CS-a. Widzimy, jak aktualnie splashował, zignitował. Oczywiście Garen. Więc jakoś byśmy chcieli zagrać z tym botem, tylko ten botlane też taki, nie wiem, tragiczny na dłuższą metę. Tragedia. Okej, fajnie, grajmy tu. On gra bardzo agresywnie. Dosłownie to jest free. Ja, wywaliłeś się, kolego. Okej, on nie odfleszował tego pierwszego, ten banger, tyle mam do powiedzenia. Ona przeżyje. Nie wiem jak. Powinniśmy pusznąć. Puszczę to lekko, okej. I teraz tak, bez flesza, bez tego. Okej, są bez flesza, mają tylko heala jeszcze na bocie. I wiemy, że Garen nie ma flesza ani Ignite'a. To jest dobry dla nas jako wymiana. I gdybym zaczął z Raptorów, to już bym na niej nie zdążył, a Lee Sin już by mnie dupała tutaj. Grzmocił na tych raptorach, no nie oszukujmy się. Dobra, nasz szklet frizuje, co oznacza, że na kolejnym wave'ie możemy do niego podejść. On jakieś tam poddymki robi, ale zbytnio to znaczenia nie ma. Okej, it's fine. Weźmiemy pinka jeszcze, żeby zagrać jakkolwiek z nim. Będziemy chcieli jakkolwiek zwaradować albo tego Drake'a, albo gry u psy. Powinno być okej. Idziemy pierwszego Borka oczywiście. No w takiej grze, no przydałoby się. Jakieś leczenie i tak dalej, jeżeli Lee Sin by chciał we mnie wejść, no to mam jakąkolwiek przeżywalność. No i co można powiedzieć o takiej grze? Spoko, why not? Oczywiście jest to dalej te konto rozgrzewkowe, jak już mówiłem, przez pierwszy tydzień nie będę grać rankedów na kontach, na których cokolwiek chcę wbić, no bo no, nie oszukujmy się, to nie ma sensu. Ponieważ zazwyczaj to wygląda tak, że po prostu Grandmaster gra na jakiegoś masterka z 10 LP, last season of course. Więc jakby no, tragedia, co nie? Na liniach jest taki diff, że no, nie da rady grać, więc po prostu gramy na jakimś koncie, gdzie jest tak naprawdę w last sezonie jakiś diament, coś. Okej, Syndra bez teleportacji, ale nie użyła nic. Jak to wygląda na midzie? No, można podejść niby. Na topie w teorii nie ma flasha, ale wave jest zbyt duży, co nie? A już nie. Krawik stoi. Gdyby ona coś trafiła może? Nope. Weźmie ją? Nope. Bez flasha, okej. Może być. No, ale widzę, że moja koleżaneczka to tak trochę grać nie umie XD. Banger. Dobra, więc mamy to za darmo. Why not?
Ja sobie cofam. Mógłbym podejść pod topa niby. Why not? Nie, cofam. Może być, nie jest najgorzej. Powinienem w teorii zrobić swoje kampy w locie po prostu i podejść tam do lota jeszcze raz. To by było najprostsze do zagrania. Lee Sin aktualnie biegnie w grup. Nie, w Drake'a biegnie, co on robi? Albo w moje kampy. Jeżeli on tędy nie wyjdzie, to oznacza, że biegnie w moje kampy. Jestem silniejszy od niego? Tak, jestem od niego silniejszy. Może robić smoka. Nie pobiegł w moje kampy. Ona fajnie, gdyby użyła R-ki. Jest żart, że on coś takiego robi. Taki niestety, ale bardzo nieśmieszny, więc kolego, fajnie by było, jakbyś oddał tego smoka. Ponieważ by mi się bardziej przydał, wiesz? Tak, do zera. By mi się bardziej przydał. To jest flesza. Może być? Nie jest najgorzej? Nice. To jest fajnie zagrane przez tą talię. To jest tak lucky to, co się tutaj stało, nie będę oszukiwać. No wyszło, co nie? A jak wyszło, no to czemu narzekać, lol? Jeszcze Syndra się wywaliła, to jest G bardzo. Oddajmy te grupy, ja po prostu biegnę w jego reda, to nie ma sensu, lol. To jest tragiczne dla nich. Tylko jeszcze rozwalę tego pinka tutaj, co stoi. W momencie, w którym to... Dobra, na bocie się coś dzieje, jakaś zima, to nie ma znaczenia już. I my wiemy, że on w to biegnie, ok? Więc jeżeli my o tym wiemy, to po prostu wyjdę tutaj. Robię go reda, wychodzę w swój topside. Jeżeli on będzie podejmować po grupsach mnie, na co on tu robi? Nie, ja gram na NPC-ta, to nie jest człowiek. Czemu on nie poszedł od razu w grupsy? Czemu on nie poszedł od razu w grupsy? Nie rozumiem tego. Dobra, okej, okay, my bad. On powinien pójść od razu w grupsy i ma jest za darmo Garnet Map Riot. To jest tak darmowe, nie rozumiem go. O, wizja, to dlatego tutaj poszedł. To by miał sens, okej. Okay. Okej, okay, zrobimy swoje kampy w topie, nie będę wszedł w te grupsy, oddaję je. Fajnie by było je mieć, ale nie mogę, ponieważ klet nie ma nic, jak i zarówno talia, więc po prostu je oddajmy i zróbmy swoje kampy. I zagrajmy znowu do bota. Nie. Please don't. Teraz oddajmy te grupsy, nie ma znaczenia. W teorii mógłbym, ale nie chcę. Nie chcę flipować. Nie chcę, że ta walka może być źle wyjść i mamy z bomby dyntkę. A tak naprawdę już mamy tak naprawdę wszystko do przodu, więc wystarczyłoby po prostu zagrać. Już, ja już wiem tyle, że z tego momentu mogę nawet wykierować tę grę, jeżeli by trzeba było 1-9. Ja już jestem już 1-0-1. Jestem dość bardzo huge, mam dużo CS-a i tak dalej. Jako Belwet w tym sezonie to dużo zmieniam, ponieważ grasz po prostu pod lethal tempo, co dużo daje. I Syndra właśnie stoi w bocie for no reason. Co oznacza, że mógłbym tutaj coś wyhaczyć? Lee Sin stoi w bok, czy mi się wydawało? Nie, to nie był Lee Sin chyba. Tu jestem. Dobra. No i bez grupsy. Nie wiem, bo te grupsy są za darmo, co mam powiedzieć. Tak jak bardzo nie chciałem, no nie mam zbytniego wyboru. Ponieważ zostałem do tego sforsowany przez swojego midlanera, który robi coś takiego. To jest dobre, jakby nie oszukujmy się. To jest naprawdę dobre. To jest bardzo dobre. Ale zostałem sforsowany do zrobienia grupsów, w momencie, w którym nie chciałem tego robić. No i z drugiej strony, to zawsze dodatkowy gold i exp. Czemu nie? Jak dają za darmo, to bierz. Nic się nie dzieje na mapie zbytnio, poza tym, że po prostu talia sobie walnęła go. Tutaj powinien być Lee Sin. No i potem ja po prostu wychodzę i cofam. Okej, okay, to jest fajne. To jest Lee Sin. Boże. Tu, w to miejsce. W to miejsce, tu. O kurde, ty. To, żem zagrał? Odejdźmy? Po prostu odejdźmy, co? Odejdź. Możesz? Tu stoi Syndra. Ja po prostu pokażę tak, że my odchodzimy i to tyle. No, no nie ma nic do wyboru. Rozumiesz? Nie masz człowieku prawa wyboru. Tragedia. Ale nie jest najgorzej. Czy tu wave? Dobra, może być wave. It's fine. Nie jest najgorzej, ale to jest tragiczne na dłuższą metę. Gdyby on po prostu zagrał jakkolwiek normalnie, to byśmy to wygrali jeszcze lepiej. Siema Lisu, siema, jak tam rankedy już odblokowany? Znak zapytania? Nie, jeszcze rankedy nie odblokowany. Aktualnie nagrywamy odcinek sobie po prostu pod YouTube'ka. Lisu, wbijaj na kanał, zostawiaj łapkę w górę i oglądaj, bo jest tragedia. Proszę jeszcze raz, widowie, o łapki, kuwuku, proszę. No, ale wracając do tej gry, nie jest najgorzej, jest nawet spoko.
Klet fajnie zagrał, nie jest to najgorsze. Zrobimy swoje kampy, zrobimy po prostu smoka, zagramy pod niego, mam swojego borka, jestem bardzo silny, możemy po prostu wszystko podejmować aktualnie na mapie. Ogólnie jeżeli chodzi o tą grę, to ona nie powinna tak wyglądać, ok? Nie oszukujmy się. Ta gra powinna wyglądać tak, że ja mam 0-4 przynajmniej, ponieważ ta gra jest bardzo tragiczna dla Velvet. Każda postać w enemy jest praktycznie bardzo silna we mnie. Ten life nie ma sensu, po prostu zróbmy Drake'a, który będzie za 40 sekund, zdobądź Cryosmina. Okej, ona nie chce, więc muszę to jakoś zrespektować i coś z tym zrobić. Więc najprościej by było po prostu tam podejść. Siema, Syndra, co tam? U ciebie, koleżaneczko. Dobre, I guess. Jestem tu. Nie ma sensu. Weźmiemy sobie to, okej. Okej. Wyszło nawet spoko. Syndra bez flesza. Wejść tutaj i idziemy po prostu do smoka, który jest nasz. Okej, nie wyszło najgorzej. Lethal tempo właśnie tego jest bardzo mocne, co nie? Ponieważ bardzo dużo damage zadało. Jak widać już ile? 310, by the way. 11 minuta. Ja się tylko lekko biłem. Przypomnę, że jak coś lethal tempo aktualnie działa tak, że jak wcisnę coś takiego, to te lethal tempo jeszcze więcej bije, ponieważ to działa na twoim attack speedzie. A jak wciśniesz QE, co nie? Czyli masz wtedy jakby staczki nad głową i wciśniesz wtedy E, to jeszcze więcej i szybciej bijesz. Co znaczy, że twoje lethal tempo jakby z tym się też skaluje. I zaraz to udowadnię, ok? Jak tylko cofnę, to od razu pokażę. Już to udowadniam. Żeby nie było, że ja tu mamonię. Ja nie jestem mamą. Ja tutaj wszystko mam obliczone. Człowieczku, patrz, mam 0 staczków, rozumiesz? Teraz czytasz u góry tutaj to, co jest napisane. 33.9, rozumiesz? Ponieważ to attack speed przelicza się na twoje AD. I tak dalej. Co nie jest tej goletal tempo? Robisz tak? 38.6, rozumiesz? Czy inaczej mówiąc, jak ja zrobię coś takiego, autos, intue, ja jeszcze więcej biję z lethal tempo. Dlatego właśnie Velvet jest bardzo OP pod aktualne lethal tempo, ponieważ no, nie dość, że skaluje jej wszystkie atak speedy, to dodatkowo jeszcze więcej bijesz. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocne. Więc jeżeli coś takiego widzisz, no to wiesz, że możesz to tworzyć dupala, jeżeli na przykład nie masz jakiegoś tanka, który może to przetankować albo coś. To jest prawda podobno, będzie podobno voice chat w lodu. No widzimy go aktualnie w top side. Grupsy są za 20, ale ja po prostu wezmę jego reda, jak będzie trzeba, to oddam te grupsy. On nie powinien ich podejmować, ale jeżeli jest tak głupi, no to najprawdopodobniej i tak tam będzie stać. Więc mogę zrobić coś takiego, że mogę po prostu zajmować ich bota i pójść w jego reda. I ja po prostu zrobię, podejdę w bota. Nie obchodzą mnie te grupsy, mam formę i tak. Dużo expa i golda, trochę stracone, ale it's fine. Dłuższą metę. Możemy ich dive'ować? No jednego na pewno. Więcej nie możemy. Mogę to otknąć? Fajnie by było. Ty w sumie? To jest darmowy bot. Ktoś sobie... O! Ty! Co on tu robi? Ja w szoku! Rozumiesz już? To jest właśnie to, co mówię. To jest ten div, rozumiesz? Czasami dostajesz gościa z mastera, czasami dostajesz człowieka. I tak to wygląda. No ludzie z mastera, no tak to można podsumować. Ty, a przeżyjesz? Fajnie by było. O, nie? No szkoda. Unlucky lol. No, nie mogłem wziąć tego Gina. I tak dalej. Ale odpowiedź moja brzmi, po co lol? Pójdę sobie po Heralda. XDD. Shotdowna bym stracił, to nie jest worth, jeżeli bym się tam wywalił i straciłbym wszystko. A ja tam masz zależne od levela te lethal tempo? Tak, ale ona jest też zależna od attack speeda. Patrz, panie kolego. 42.8, widzisz? Liczbę zadających dodatkowych obrażeń adaptacyjnych przy ataku. Teraz 48.7, ponieważ mam te staki nad głową, a to daje atak speeda po wciśnięciu pasywki. Widzisz? Teraz mam 1.99, 2.26. Rozumiesz? Dlatego Velvet jest jeszcze bardziej OP. Ale moim zdaniem, wiecie... Ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o to, co się stanie z voice chatem, według mnie tego nie będzie. No i to tyle, co mam do powiedzenia. Po prostu voice chat w League of Legends nie będzie używany. A w szczególności nie przez ludzi, którzy po prostu boosterką się pałają. Taka jest moja opinia, ponieważ jakby ludzie, którzy boostują, zazwyczaj jakby nigdy nic nie piszą, więc możesz mieć takie lobby typu, że nawet nikt nic nie gada, co nie? Po prostu na przykład będą słuchać czasami, a czasami nawet wszyscy mają to wszystko zmutowane. Z doświadczenia wiem, że ja na przykład wszystko mam zbudowane. To tyle.
jeżeli siedzę na smurfie, slash u kogoś boostuję, to ja mam wszystko zmutowane, żeby na pewno do nikogo nic nie napisać. I z przyzwyczajenia nawet nie czytam jakby tego, co oni robią, ani nic, co piszą, ponieważ to nie ma sensu. Grasz wokoło siebie, grasz wokoło wszystkiego, co ty wiesz. Nie próbujesz szukać czegoś innego, ponieważ to na przykład to, co ja wiem, to jest głównie od odcinków jakiegoś Bezuma, od odcinków Agurina, wszystko od Agurina wiem i tak dalej. Próbuję się jakby o nich uczyć, a nie od jakiegoś Maćka 15, co aktualnie stakuje diament i mówi, że mam mu gankować bota, wiesz co chodzi? Jak ich nie słuchają, kompletnie w to, wiesz, giga mi lata to koło fai, ponieważ jakby wiem, że oni są lepsi w tą grę i lepiej tamtych słuchać, niż tutaj takiego Maćka, którego i tak potem najwyżej nie spotkasz w kolejnej grze. Ponieważ on albo spadnie, albo zostanie w tej grze na zawsze, na pewno. Okej, CS-y się zgadzają. Może być, nie jest najgorzej. 8 CS-a w takiej grze nie jest złe. 6-0 w teorii. Może być. Ale rozumiesz, o co mi chodzi, co nie? Jakby no nie warto coś takiego robić. Nie warto się słuchać ludzi, którzy tutaj siedzą. Lepiej jest zagrać i nie egować nikogo. Zrozum. Żeby wygrywać gry, wystarczy nie mieć ego. Dosłownie. Wystarczy mieć nawet 0-12 i nikogo nie wyzywać. Co tu się dzieje? Mówię, co on zrobił? O, dobre auto zmienione. Nie powiem, że nie. Klasik. Wchodź. Wiem, że chcesz. Raz, dwa. Nie, nie możesz. No szkoda. Tu Drake. Drake, Pepo, Shy. Co on robi? To jest tragiczne to, co robi ta Syndra. Od razu powinna ze stopami się dostać. Witam. Widzę. Herald. Okej. Okay. Heraldzik. Ja w ogóle ją mam zmutowaną, nawet nie wiem czemu. Miałem ją zblokowaną, co oznacza, że ten gościu coś jest takszy. Czyli kiedykolwiek nie musiałem grać na koncie. Banger. Życie, lol. No, oddaję najprawdopodobniej kampy w topie, ale to zbytnie oznaczenie. Nie wiem, no. O, chyba, że on tak zagra. To nie oddaję kampów żadnych. Zmisowałem W, ale tak w sumie... O. Nie wiem, czy ty możesz zagrać to normalnie jak człowiek? Możesz? Proszę. Bądź człowiekiem. Raz w życiu. Wejdź tu. O, sorry, za szybko. Tia, możemy tu? Nie, nie chcę. Golemki. Mam dalej golemki. Magia. Za 15 jest red, ale nie ma sensu do niego podchodzić. Wolę cofnąć. Mój klet gra jakoś agresyw. Nie wiadomo czemu. No to zagrajmy tutaj jak chcesz, panie kolego. Garen się wysuwa. Nie wiadomo czemu. Co ty robisz? To jest normalne według ciebie, tak? To jest normalne. To jest ta attack speed. Widzisz to? Patrz. 568 obrażeń i jeszcze dodatkowo nie zapomnij, że dostałem aktualnie 71 ataku per każdy hitek, rozumiesz? Nie wiem, jak to dokładnie jest przeliczane, ale to jest wow. To, że ty masz po prostu z jednej runy, to jest naprawdę bardzo mocne i no powinni jakby to znerfić albo coś typu, że nie możesz tak brać na Belwet, ponieważ ta runa jest przesadzona na Belwet, to jest podstawka. Jeżeli dotrwasz z tą runą do late game'u, z bomby masz free win'a. Z bomby. Lisu, co ty takie długie wiadomości czy piszesz? Co jest? Czekaj, zaraz przeczytam. Tylko tutaj skończę monolog swój. Odnośnie tego, że nie oszukujmy się, Belwet pod to, co jest aktualnie, to jest OP. I do tego będziemy chcieli pchnąć topside i zrobić drona. Co znaczy, że ja potrzebuję pchnąć na teraz topside. Okej. Okay. Ja idę tu, oni niech to puszują. W ogóle na content pomysł znajdzie jakiegoś aktora z Ironem 1 i zrobić serię z... A ja robiłem coś podobnego, że na przykład wbijałem z Irona 4 Emeralda, z bomby wbiłem. Wiesz co chodzi? Ja dosłownie coś takiego robiłem. Cześć, bo w sumie mam gierkę i tak za dużo napisałeś. A ja za wolno czytam, żeby coś takiego przeczytać, nie oszukujmy się. Bardzo wolno czytam. Naprawdę. Dobra, dostałem, ale to nic nie zmienia tutaj. Żadnego damage'a jakoś... O, nie wzięliśmy tego. Jeszcze nie zdaszowałem. No to na tym jak jest. Fajnie. Nic z tym i tak nie mogą zrobić. Stanę bardzo blisko tego, żeby Yumi mogła to wziąć. Nie, nie dostaniesz, ponieważ ten to wziął. Autos. O. Nie podlazła. Okej. Okay. LOL. No to się zdziwiłem, nie powiem, że nie. Że ona tutaj nie podlazła? W szoku lekko jestem. Okej, okay. Zwardowała to? Okej. Możemy to zrobić.
Możemy zrobić barona po prostu. W ogóle jakby ci chodzi o to, co się dzieje aktualnie z Bombonem Ilbrą. To jest naprawdę fajne, no Emeraldy. Na przykład taka jedna gierka na streamach z takim aktorem, ważne, że nie był coaching, bo to robi lepsze. Ja wiem, jakby, ale zrozum, że jakby ludzie, których ja w ogóle coachowałem, zawsze mówią, że oni nie chcą jakby na odcinku być. To jest trochę tragiczne dla mnie, ale z drugiej strony, nie oszukujmy się, każda osoba, którą skoachowałem, aktualnie z jakiegoś golda nawet wbija diamenta, więc ja jestem zadowolony. Moje coachingi coś dają, moje jakby to, co ja się uczę i tak dalej, też odnośnie tej gry, też coś robi. Nawet spoko, w teorii powinienem od razu cofnąć, ale jeżeli możemy zgridować po tego towera, ponieważ widzimy talię w bocie, która się właśnie wywala, no to czemu z tego nie skorzystać, co nie? To tyle. Chciałbym tego towera i po prostu cofnąć, co nie? I cofeczka. Cofnij. I trochę spowolni mówieni dla... Jakby zrozum, że ja zawsze tak gadam. Ja zawsze gadam bardzo szybko. To jest moja taka ta... wizytówka, nazwijmy to, co nie? Ja bardzo szybko mówię. Jestem Iron 3, ale nie jest swoje konto, tylko jakiegoś randoma z... Ci chodzi o to, że ja po prostu mu rady daję? Overall to... No zrozum, że ludzie tego nie chcą. No, rozumiesz, oni nie chcą być na odcinkach. A najlepsze jest to, że... Czekaj, ja muszę to przepisować. Wracając do tego, co mówiłeś. Ludzie, którzy są u mnie na coachingu, nie chcą nigdy, żebym pod odcinek coś robił, rozumiesz? Ponieważ oni się po prostu wstydzą. Co oznacza, że nawet jeżeli gościu sklimbował z golda do diamentu, to on nie chce być na odcinku, mimo tego, że on wszystko dobrze zrobił potem, rozumiesz? Wszystko dobrze, no nie wszystko dobrze, ale rozumiesz, o co mi chodzi. Po prostu ludzie nie chcą i to tyle. I to jest fajne, jakby nawet wiesz, ja nie będę nikogo naciskać tylko dlatego, bo chcę jakiś odcinek, który jest przesady, ja sobie to nagram inaczej. Idziemy po prostu smoka, to nie ma sensu robić tutaj jakiejś armii pod to, co nie? Golemów nie ma. I powinienem stanąć w tym miejscu tutaj, ja i właśnie widzę gdzie dokładnie. Jestem tu, kontroluję. Tutaj jest. O, uciekasz? Ale to nie ma sensu, kolego. Nie masz jak, mamy to tempo. Ja. Dobra, trzymaj. Golem bez flasha i tak dalej, weźmiemy erkę z tego, do tamtej erki już nie zdążę, zbyt długo chciałem ją brać. I teraz tak, jakbyśmy chcieli skończyć tę grę, najprawdopodobniej po prostu skończymy ją topside'em albo midem teraz, było najprościej. Tam idę po prostu. Podejdę tutaj jeszcze, gdyby Syndra chciała to przydefować bardziej. Ona pewnie tego nie zrespektuje, będzie stać gdzieś tutaj właśnie w tym miejscu, klasik. Witam. Żegnam. Klasik niezrespektowany. Nie rozumiem, czemu ludzie w ogóle nie respektują na tego. Od razu mówię, że to jest jakiś diament Slashmaster. Zgrałem tutaj dzisiaj kilka gierek, coś tam podtrollowałem, coś tam... W ogóle przetestowałem dzisiaj Jarvana. Pierwszy raz w życiu grałem Jarvanem. I powiem ci, że nie jest to najprostsze jak myślałem, co nie? O, jeszcze wlazłem tego bubla, no mega, to ale i fajne jest. No to zwycięzcę zaczynę już w tym momencie. Wszyscy wezmę serkę i kończymy grę. Dobra, mam nadzieję, że się podobało, to by było na tyle. GG napiszę jeszcze. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. To była Belka, pierwsza w tym sezonie. I jak mogę to powiedzieć? Lethal Tempo, 931 obrażeń, co nie? 76 z tego. Nice. No, dziękuję za oglądanie. Naura.